dzisiejszym odcinku, w którym będziemy siać zboże, ale nie u mnie, tylko u Szymka. U mnie nie było tej akcji nagranej, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Na brzuchu niewiele się zmieniło, kurde, jest jak jest, bardzo dobrze. Kilometrów dużo też nie przybyło, bo to jest samochód już kolekcjonerski. Ciężkie ziemie są, przez to zestaw też musi być konkretny do uprawy. 60 z pługiem, trójką by miała ciężko. Ciężko, no miałaby co robić. Węd! Witaj Szymek! Widzę nowy nabytek, gratuluję! Co roku coś nowego trzeba kupować. Porządny, mocny sprzęt. Ile koni? 115? O kurde! Ile już ma najechane? Jeszcze całe 10, a ile ma, to nie ma dobrze. Ale to który rok? 96. To młody sprzęt! Od razu porankę, życie. Siejemy przężyto. Przężyto, rotondo, ustawione na 130 kg, tak Szymek? Z jaką prędkością będziemy siać? 10? 10. I hop! Przężyto. Rotondo. Takie samo zasiałem, tylko ja 150 kg ustawiłem na siewniku. To ja tutaj mam kable, woże rozruchowe, bo akumulator ma 8 lat. Czasami wrzucam drugi akumulator, żeby z kabli zapalić po dłuższym postoju. To tutaj jest apteczka. Wszystko co niezbędne. Niezbędni kierowcy. Nowoczesna technologia, USB. Co się chce. Dawno nie otwierałem, to otworzę. Zobaczymy, ile pajęczy. To jaka jest gleba ciężka, zwarta, bez tego wału z przodu to by było ciężko. Rozbijcie to bronami.
zobaczymy ścieżki technologiczne. Ale ona się skrzywiła. No, no dobra. Miałem otworzyć, kurde, teraz ścieżki i patrzcie, jak otworzyłem. Razem z wajchą. Siądę sobie ja za sterami, czy by mi taki pasował. Wspomaganko. Pasować to by pasował, tylko sprzętu nie byłoby do niego. Nie jest tutaj tych zabawek. 96 rok, a pokręteł wajchów. No to za wiele tego wszystkiego. Radyjko. USB nawet jest. Dobra, idę. Dobra, dużo tu nie trwa. Nie ma się co do komfortu przyzwyczajać. A nie ma jak posiedzieć, kurde, w żuku, w cieniu, w chłodzie. Coś by się jeszcze przydało napić zimnego. Może coś, Jarek, tam masz na pacę. Pewnie coś jest. Jest. Nie można pokazywać za wiele. Ale dawno tego nie było, więc tradycyjnie trzeba to uczynić. Wasze zdrowie. Zobaczymy w międzyczasie kurde wodę i fajny pomościk i ławeczka z szafki. To jest życie, rybki połowić kurde, w takich szuwarach. Od razu rybki się łowi, jest na co łapać. Zaniesiemy to nad wodę. Rzucimy, niech mają uciechę, nie? Chociaż nie, zostawimy, bo drzownice to jest naturalny, kurde, są naturalnym spulchniaczem gleby, bo one się tam przemieszczają, kurde, i napowietrzają, czy tam coś. Ale rybki by połowił, o panie. Pole po zasianiu, kurde, takie były bryły, a tak wygląda. Elegancko. Hop, na dwa, hop, hop. Worek teraz to na wagę złota, bo. Ale daj no mi parę, żebym miał czym palić. Mogę ci wszystkie dać. Nie no, to był za duży interes. Za dużo byłbyś stratny. Zawsze się wodę w piecu zagrzeje. Ale cię rozpalisz. Dobra, pojedź żukiem, ja pojadę twoim. Jadę sobie fendem. Tak ja to mówię, fendem i nopędem. Cyk, trójeczka. O kurde, taki zestaw już. W ogóle kurde, ile to metrów zajmuje. Szymek mówił, że jechał na trójca.
Jedzie! Wspomaganie jest, kierownica lekko chodzi. Dobra, tu staniemy przed wjazdem na drogę. Żukiem nie idzie dogonić prawie tego pęda, ale zasuwa. To dobrze ponad 40. Czyli tak akurat żuk jest dobry jako towarzysz takiego, no takiego czy innego nowoczesnego ciągnika, bo jak jadą 40-50, to akurat 50 żuk to tak pali znośnie. Więc nic, tylko żuka brać. Kurde, do tych ciągników. No przebija 40, jak nic. Podjadę dalej te worki wyrzucić. Trzy worki, 75 kilo. Akurat tu jest taki hektarowy kawałek, to mu to spokojnie wejdzie. Szymek, będę leciał. Kurde, fajnie było się pędem przejechać. Super sprzęt, gratuluję. Dzięki. Ten. No, do następnego. Cześć. Dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!